Dzień dobry Państwu. Jakub Wiech to jest nowe wydanie programu Krzesło Energetyczne. A razem ze mną w studiu Pan Daniel Lichota, koordynator projektów z Departamentu Komunikacji KGHM. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry e Panu. A porozmawiamy o bardzo ciekawym przedsięwzięciu, które realizuje Pana spółka, mianowicie o hakatonie. Hackatonie QVali. E Przede wszystkim zacznijmy od takiego generalnego pytania: co to jest hakaton? Powiem, że to jest pierwszy nasz hackathon od 60 lat, zorganizowany z okazji 60-lecia KGHM. W dużym uproszczeniu, to taka burza mózgów, tylko nie na same pomysły, a na pomysły z takie z planem do implementacji. Specyficzna burza mózgów, bo w hackathonie biorą udział programiści. W naszym hackathonie wzięli udział nie tylko programiści, również analitycy danych, inżynierowie. Ludzie specjalizujący, specjalizujący się w automatyce, e, robotyce, głównie w oparciu o dane. Ile osób wzięło udział w tym e, hackathonie? I tu powiem, że tywnie się zaskoczyliśmy. Mieliśmy 360 zgłoszeń, przyjęliśmy prawie 300 osób. Początkowo liczyliśmy na e, około 160. Takim mieliśmy. Wskaźnik. Dlaczego zaskoczenie? Bo to hmm, hakatony w przemyśle rzadko się zdarzają. Pracowaliśmy na prawdziwych danych, przemysłowych danych. O ile jest to temat czy sposób pracy modny, nie wiem, w bankach, w bankowości i tak dalej, no to w takim twardym przemyśle zbyt wielu hakatonów do tej pory w Polsce nie mieliśmy. No właśnie, bo zazwyczaj słyszy się o hakatonach w przemyśle IT, w przemysłach, które zajmują się przede wszystkim danymi, ale to nie jest przecież korowa działalność kghm u więc jak tutaj Państwo plasujecie tą ideę hakatonu wewnątrz swojej działalności? Więc tak troszeczkę się uśmiecham, bo jakby no z jednej strony ciężko powiedzieć, co to jest korowa działalność KGHM-u, oczywiście wydobycie miedzi, oczywiście przetwórstwo, oczywiście hutnictwo. I tu od razu podam przykład. Jednym z tematów była optymalizacja pracy pieca zawiesinowego. Proszę sobie wyobrazić, że w takim piecu zawiesinowym jest kilka tysięcy czujników, które na bieżąco, co sekundę czy w interwałach co cztery sekundy zbierają dane. Zarządzamy piecem hutniczym myszką, i można się zastanowić, ok, to jest analiza danych, optymalizacja, czy to jest takie stare hutnictwo i tak dalej. Więc no nam jest bardzo blisko do powiedzenia sobie, że jesteśmy jakby spółką technologiczną, oczywiście przemysłową technologiczną i taką jedną rzecz pozwolę sobie jeszcze dodać, takie określenie innowacje w oparciu o dane. Teraz jesteśmy w stanie, cały świat jest w stanie zbierać dane, gromadzić dane. Niektóre wiemy, że już są potrzebne. Kilka zbieramy danych, bo możemy, kilka zbieramy danych, nawet nie wiemy jeszcze po co, ale skoro możemy gromadzić dane, to zaczynamy je przetwarzać. I tu jest ten Big Data Analytics, tak możemy sobie w takim piecu zawiesinowym popatrzeć, które parametry mają wpływ na przykład na stabilną liniową działalność pieca zawiesinowego zawiesi nowego właśnie w oparciu o dane, które, które zbieramy. Przybliżyłem trochę temat? Tak? Mniej więcej tak. To teraz proszę przybliżyć jeszcze, jak wygląda ten hakaton, ha ha jak się odbywa, co dzieje się podczas tego wyda wydarzenia. I to jest e, fajne pytanie, bo e, mieliśmy pojęcie, co się dzieje, ale nie do końca. Więc ja też powiem, że, e, bo na przykład dla spółek, które nas oglądają, przedstawicieli z branży energetycznej i zastanawiają się, robić hakaton, czy nie robić, robić z dobrym partnerem. My mieliśmy fajnego partnera, który w tym pierwszym hakatonie nam pomógł. Ja powiem tak, że to jest. Najpierw mamy etap rekrutacji. To jest bardzo ważne. E, Wróć. Najpierw w ogóle jest idea hackatonu i pytanie, jakie damy wyzwania. I ten wybór wyzwań z dobrymi danymi jest kluczowy, jak to powiedzenie w świecie danych garbage in, garbage out, czyli jak damy śmietnik na wejściu, to będziemy mieć śmietnik na wyjściu. Więc najpierw pomysł na wyzwania i dane, później rekrutacja i tak jak mówię, mieliśmy doświadczonych programistów, mieliśmy specjalistów od sieci neuronowych, dla KGHM w Hakatonie, tak? Sieci neuronowe, przemysł górniczy, przetwórczy i wydobywczy, tak? Mieliśmy nawet sporą grupę studentów, co nas bardzo cieszy, czyli to jest pierwszy etap jakby zadania i rekrutacja. Drugi etap to jest sama organizacja i to było 40 godzin kodowania dla tych ludzi, w sensie udostępniliśmy dane od momentu, kiedy dostali dane 40 godzin szukania pomysłów, szukania algorytmów, kodowania i tak dalej. Później i to startowaliśmy przykładowo w piątek godzina 17 w Niedzielę o 9.00 oni wgrywali już gotowe projekty, gotowe rozwiązania, więc jakby mało snu, i tak dalej. Prawie 300 osób, ponad 60 zespołów. Proszę sobie wyobrazić, że otrzymaliśmy 53 projekty w trzech kategoriach tematycznych, nagrodziliśmy 7, to jest też ważne, że pula nagród to 100 tysięcy zł, ważne, ale wiemy, że nie najważniejsze. Dla tych ludzi. I od godziny dziewiątej to już jest mocna praca, jury, ocena projektów, ocena algorytmów i tak dalej, i tak dalej. No i gdzieś koło 17 byliśmy w stanie ogłosić zwycięzców, z którymi mam nadzieję, że będziemy współpracowali. Podsumowując, hakaton to jest taka 40-godzinna burza mózgów, gdzie kończymy z czymś więcej niż pomysłami. Tak? Wyczerpujące na pewno. Tak. Ale te 7 projektów, które Państwo nagrodziliście, czy jesteście tak. z nich zadowoleni? Czy to jest ten poziom, o który Wam chodziło, jak zaczynaliście organizować Hackathon? Powiem uczciwie, że jakby, jako pomysłodawca e, hakatonu, jak przekonywałem wewnątrz, e, zróbmy z okazji 60-lecia, e, spróbujmy zrobić coś nowego, i e, szczęśliwie nasz e, prezes Marcin Słudziński jest bardzo otwarty na innowacje. Tak? Mówi, no jak nie robiliśmy, to, e, to sprawdźmy, spróbujmy. E, ja się modliłem, żebyśmy mieli chociaż jeden projekt do wdrożenia. Mamy co najmniej trzy i na takim bardzo wysokim poziomie i znowu, może dlatego, że jesteśmy twardym przemysłem, jeśli w piecu zawiesinowym dzięki hakatonowi wpłyniemy na jego większą stabilizację funkcjonowania, to będzie miało jakiś ułamkowy wpływ, ale na olbrzymią minimalizację kosztów. Tak? A jeżeli chodzi o zadania, które dostali uczestnicy, to co to było? Już mówię. Były trzy kategorie tematyczne. O piecu zawiesinowym może będę już teraz mówił mniej, bo powiedziałem, ale generalnie optymalizacja pracy pieca zawiesinowego, ile czynników tam wchodzi w grę. W piecu zawiesinowym, co ciekawe, tym hutniczym i tak dalej, mamy nadmiar energii. Tam tam 1200-1400 stopni. Chodzi o stabilną stabilność funkcjonowania pieca tej energii. Tu nie jestem specjalistą. Drugi obszar to był obszar analiza danych maszyny SMG. To są nasze maszyny, wielkie, olbrzymie maszyny dołowe. I teraz proszę sobie wyobrazić takie wielkie, nie wiem, koparki. Ta, Uproszczenia pracujące 1000 metrów pod ziemią. Jeśli tam się coś zepsuje, to oczywiście mamy niewielką stację naprawczą, mamy minus tysiąc pod ziemią, ale trzeba by było tą koparkę wydobywać na, na zewnątrz. I teraz znowu ta koparka, czy to jest koparka, czy to jest taka transformer z naszpikowany czujnikami, bliżej do tego transformersa. Masa czujników, masa informacji zbierających, nie wiem, odciśnienia powietrza w oponach przez temperaturę oleju, płynu takiego, innego i tak dalej i tak dalej i uczestnicy hackatonu szukali korelacji pomiędzy poszczególnymi danymi i wskaźnikami a awaryjnością i znaleźli. I teraz yy, y, y, mamy taką większą możliwość predykcji wystąpienia awarii w maszynach dołowych, co dla nas jest tylko czystym zyskiem. Oczywiście to nie jest tak, że ten algorytm, yy, i to jest ważne, bo wspomniałem o sieciach neuronowych, algorytmy przygotowane przez yy, tych ludzi często są samouczące się. To jeszcze nie jest AI, to jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, ale już w stronę machine learning tak. Czyli yy, na wejściu dajemy yy, jakąś yy, zasób danych, Natomiast no z każdym dniem mamy nowe dane tak? i wzbogacamy algorytm o nowe dane, więc ta predykcyjność tylko, tylko wzrasta. Okej, okay. i to jest analiza danych maszyn SMG. Najtrudniejszy, najtrudniejszy temat i tak powiem, że najpierw dostałem ten, ten temat, bardzo się ucieszyłem, a jak już ruszył hackathon, to mi powiedziano, że na całym świecie jeszcze nikt nic nie wymyślił, więc się zmartwiłem. Temat dotyczy predykcji wystąpienia wstrząsów. E, czyli okiełznania. czy przed... sejsmicznych. Sejsmicznych, tak. tak. Czyli może nie okiełznania, ale przewidywania natury. I tu bardzo fajne e, jest e, na, nasze powiedzenie, że taki e, sztygar z doświadczeniem e, wieloletnim jest w stanie wyczuć, że coś wisi w powietrzu. I my śmiemy twierdzić, że jeśli sztygar z doświadczeniem jest w stanie wyczuć, co wisi w powietrzu, to to musi być zaszyte w danych. Znowu danych zbieramy, całą masę e, różnorodnych. E, I tu e, mamy bardzo obiecujące, co najmniej dwa, e, dwa projekty. Nagrodziliśmy dwa, jeszcze jest trzeci, z którym też będziemy chcieli współpracować. Chwalą się przewidywalnością wstrząsów nawet do poziomu 90%. Tylko to jest tak, oczywiście, znowu, w największej wierze i szacunku do tego, co wymyślili uczestnicy hackathonu, musi to wszystko zostać poddane testom. Więc na takie pytanie, czy mamy coś gotowe do wdrożenia? I tak i nie, bo, bo mamy co najmniej kilka projektów, które będziemy testowali przed wdrożeniem. Być może tak zwany fine tuning, czyli do, doprecyzowanie, docezylowanie tych, tych algorytmów będzie, będzie potrzebne i będziemy sprawdzali w praktyce. E, właśnie, a jeżeli chodzi o te zespoły, które wygrały, które Państwo nagrodziliście, bo to rozumiem, jest siedem zespołów też, tak? E, to, czy uczestnicy tych, tych zespołów e, mogą liczyć na jakąś współpracę z państwem przy, po zakończeniu Hakatonu? To znaczy tak, e, ja sobie pozwolę kilka zespołów e, wymienić, bo myślę, że to jest dla nich też e, bardzo dodatkowa nagroda. Tak? I na przykład w analizie danych maszyn SMG wygrał zespół predykcyjni e, KRK w stabilizacji pracy pieca zawiesinowego nowego Data Drivers, a predykcja wstrząsów, e, to dwa wymienię, tu są świeżaki z projektem Cisza przed burzą, świeże spojrzenie na wstrząsy, i PSWZ, predykcja sezonowości wystąpienia zjawiska. I teraz, jeśli chodzi o współpracę, znowu powiem uczciwie, że to jest nasz pierwszy hackathon, uczyliśmy się robić ten hackathon, uczymy się jakby rozwijać, rozwijać tą współpracę. Też te projekty są na różnym poziomie zaawansowania i też najszybsze będą wdrożenia w tej kategorii, czy tam, Testowanie przed wdrożeniem w kategorii pieca zawiesi nowego. W tej chwili to jest tak, że testujemy te algorytmy na większej ilości, większej ilości danych. Jesteśmy umówieni na spotkania i dalsze rozmowy. I teraz jak to wdrożenie się zakończy? Może się okazać, że produkt, który otrzymaliśmy w hakatonie, on już jest skończony kompletnym. Z hakatonem mamy do niego prawa autorskie, i tak dalej, a być może tą grupę będziemy chcieli zatrudnić, żeby popracowali dalej, dopasowali do naszych, do naszych systemów. Jakby nie, tak jak mówię, sami się tutaj uczymy i to powiem, namawiając też spółki energetyczne i w ogóle spółki do tego typu działalności, bo to jest troszeczkę tak jak ze startupami, mamy co najmniej dwa rodzaje korzyści. Jeden obszar korzyści to są te korzyści merytoryczne, projekty do wdrożenia lub do dalszego rozwijania. Drugi obszar jest taki obszar, ja bym powiedział, uelastyczniania kultury innowacyjności wewnątrz firmy. Jakby budowania takiej otwartości, może byśmy spróbowali, zobaczmy, co wyjdzie. Zazwyczaj w korporacjach jest tak, że jak ktoś wychodzi z pomysłem, to jakby, no, chcemy, żeby te pomysły były perfekcyjnie dopracowane i muszą się sprawdzić, tak? Wieloletnie przygotowania i tak dalej. Otóż zarówno startupy, jak i te zespoły hakatonowe, i w ogóle programiści w tej takiej metodyce agile'owej robią szybkie sprinty. 40 godzin kodowania, dajemy z siebie najlepsze, co Możemy i tak dalej. Zespół jest różnorodny, wychodzimy z jakimś produktem, który teraz powinniśmy jakby te testować, i to też jest fajne, taka bym powiedział, e sprinty i taka większa elastyczność, więc zachęcam e wszelkie spółki, żeby próbowały, e próbowały hakatonów, bo korzyści są nie tylko merytoryczne, ale również takie w obszarze kultury organizacyjnej. Właśnie powiedział Pan, że cały czas się Państwo uczą jeszcze organizacji tak. hakatonów, mianowicie e chciałbym teraz zapytać się, czy planujecie Państwo kolejne edycje, takie katonów jeżeli tak to, czy są rzeczy, które państwo poprawią, jeżeli chodzi o mm, organizację takich wydarzeń? Eee, tak, eee, poprawimy kilka rzeczy, eee, chociaż tak jak mówię, jakby pewny partner, którego mieliśmy czy ja mogę powiedzieć nazwę? Naszym partnerem w hakatonie była firma Proidea. Oni mają olbrzymie doświadczenie w organizacji hackatonów w Polsce. Jakby pewny partner, to jest jakby połowa klucza do sukcesu. Druga połowa to dobre dane. Trzecia rekrutacja. Oni coś wymyślą. Natomiast co byśmy zmienili? Ja byłem zachwycony hakatonem tym online nowym i tak dalej, a teraz jakby tak bardzo żałuję, że nie poznałem tych ludzi z krwi i kości. Tak, tak, sobie myślałem, o za rok zrobimy kolejny online super w ogóle, jeszcze lepiej. Ale teraz jak widzę, że przy wdrożeniu wypadałoby znać tych ludzi, chłopaków i dziewczyny zresztą też tam, tam były, e, to blisko, bliskie mi jest to, żeby jednak próbować robić stacjonarnie w takim razie, bo łatwiej będzie wdrożyć, bo ich poznamy i tak dalej, i tak e, dalej. Elementu, którego nie doszacowaliśmy, to jeśli chodzi o realizację hakatonu, mamy uczestników, mamy mentorów, o których jeszcze nic nie wspomniałem, no i później mamy efekt. Byliśmy przygotowani na około 160 osób, przyjęliśmy ponad, ponad 100 więcej, i mentorzy to taka grupa ludzi, e, którzy, no bo na przykład e, mieliśmy uczestników sektora bankowego, proszę sobie wyobrazić, analicy, analitycy danych z jednego z większych banków w Polsce, a przecież oni nie mają zielonego pojęcia, ale oni patrzą na dane, szukają wzorców, szukają algorytmów, natomiast mają ochotę się zapytać, ale, kaman, ale co to tak naprawdę oznacza? Tak? i wtedy nasi mentorzy y, powinni tłumaczyć y, specyfikę y, danych w kontekście na przykład górniczym, tak? że te maszyny dołowe to tam jeżdżą, jest jakby y, gorąco, olbrzymia wilgoć, i tak dalej, i tak dalej, że, że jednak te parametry y, pracy pod ziemią są zupełnie inne dla takiej maszyny niż maszyny naziemnej. Tak? I więc ci eksperci i to, co bym poprawił większą y, liczbę ekspertów y, dziedzinowych, no, i też sobie myślę, że to chyba będzie nie do, nie do przeskoczenia. Jury miało tam 10-15-minutowe spotkania ze zwycięzcami. Czuję duży, duży niedosyt, żeby więcej, więcej rozmawiać. I to, taką rundę spotkań ze zwycięzcami robimy teraz, żeby pogłębić wiedzę o projektach. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia przy organizacji kolejnych hakatonów. A moim gościem był pan Daniel Lichota, koordynator projektów z Departamentu Komunikacji KGHM. Jakub Wiech, dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.